Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz, tak jak większość naszych meczów na wyjazdach. Wdaliśmy się w niepotrzebną przepychankę do praktycznie do pierwszej bramki dla Grudziądza. Później już ta gra była pod naszą kontrolą, była płynna, stwarzaliśmy sytuację i fajnie się to dla nas ułożyło. Wyszliśmy na drugą połowę bardzo skoncentrowani i dostaliśmy od razu w prezencie dwie bramki. Może nie w prezencie, bo te bramki padły po fajnych, prostopadłych piłkach. To był sposób na Olimpię Grudziądz w dniu dzisiejszym? Tak. Wiedzieliśmy o ich słabych stronach i na to liczyliśmy. Może faktycznie powiedziałem po prostu, że w prezencie, no ale przy naszej jakiejś tam nieskuteczności w pierwszej połowie od razu dwie sytuacje, które wykorzystaliśmy, zamieniły się na gole. No właśnie, ty chyba byłeś podwójnie zdeterminowany do tego, żeby zdobyć bramkę w drugiej części meczu, bo miałeś tych sytuacji kilka w pierwszych trzech kwadransach, zwłaszcza w piątej minucie, kiedy wyszedłeś sam na sam z bramkarzem. No nie będę teraz się kajał, bo przed meczem chciałem tylko jedną bramkę, no następnym razem będę modlił się o trzy, no, tyle ile miałem w tym meczu sytuacji, ale zgadza się, miałem bardzo dobrą sytuację, żeby otworzyć wynik meczu, później na 1-1 też szczęście było po stronie Olimpii, bo wybili z pustej bramki głową piłkę po moim strzale. Adam, tak na koniec jeszcze tak pół żartem, pół serio, troszkę zasługi w zwycięstwie ma też dział marketingu, który dzisiaj dowiózł sobie szczęśliwe getry. No dzięki Tobie nie miałbym sprzętu do grania. No jeszcze raz dziękuję. Na pewno bardzo nas cieszy to, że zwyciężyliśmy, że po takiej dość słabej serii udało nam się wygrać na ciężkim terenie z trudnym przeciwnikiem. Mimo tego, że przegrywaliśmy do przerwy 1-0, to wiedzieliśmy, że musimy wyjść na drugą tak samo, jak wyszliśmy na pierwszą i po prostu grać to cały czas to samo. A to było kwestią czasu, czy my strzelimy bramkę od razu po przerwie, czy trochę później. Po prostu wiemy, na co nas stać, bardzo się cieszymy, że strzeliśmy te bramki dość szybko i później mogliśmy jeszcze spokojnie dograć ten mecz do końca. Wiadomo, końcówka nerwowa, ale zespół pokazał siłę i cieszymy się z tego. To spotkanie nie ułożyło się po Waszej myśli, bo rozpoczęło się wszystko w 11 minucie od rzutu karnego. Rozmawialiśmy przed chwilą, jeszcze przed tutaj wywiadem, że ten karny jednak był. No był, sam Figo powiedział, że był, bo to taki instynktowny ruch naszego kapitana, że podniósł tą rękę do góry, sędzia to zauważył i zagwizdał karnego, myślę, że nie możemy mieć do tego pretensji. No i tak jak mówisz, no karny, a poza tym przeciwnik miał jakąś tam swoją sytuację, ale myślę, że jakoś szczególnie nam nie zagroził. Wracasz do bramki po kilku spotkaniach, kiedy bronił Mateusz Koz i ze swojej postawy też powinien być zadowolony, bo naprawdę i na przedpolu dobrze zagrałeś i ta sytuacja w końcówce, kiedy Eusebio uderzał, świetna parada, także wracasz z przytupem. No bardzo się cieszę, że tak to wszystko się ułożyło, że moja praca została doceniona, moja ciężka praca na treningu została doceniona, że wróciłem do tej bramki i od razu zwyciężyliśmy i też, tak jak mówiłeś, jestem zadowolony ze swojej postawy, cieszę się, że mogłem pomóc chłopakom, bo oni harują na zwycięstwo i ja jestem od tego, żeby im pomóc.